Potem był stan wojenny. Ksiądz kardynał stał się słynnym, tak mówili o nim przedstawiciele władzy z tamtych czasów, szeryfem episkopata. A ja bywałem w pałacu arcybiskupim oraz w kurii metropolitalnej, między innymi w sprawach związanych z 80 milionami pieniędzmi Solidarności zdeponowanymi w pałacu arcybiskupim. Z ujawnionych po latach nasłuchów radiowych dotyczących aktywności Służby Bezpieczeństwa wiem, że moje wizyty na Ostrowie Tumskim określane były w zabawny kryptosposób 017 udał się na Watykę. A na Watykanie również czasem bywało zabawnie. Wiele już osób słyszało anegdotę, którą chciałbym dziś raz jeszcze przywołać. Otóż odwiedziliśmy kiedyś księdza kardynała, ja i moja znajoma z konspiracji, z prośbą o pewną kwotę pieniędzy z owych 80 milionów złotych. Kardynał, który słusznie obawiał się podsłuchów, a również chciał mieć świadka owej transakcji, poprosił na spotkanie ówczesnego sufragana diecezji wrocławskiej, księdza biskupa Adama Byczkowskiego. Kiedy ksiądz biskup Adam wkraczał do pokoju, ksiądz kardynał powiedział głosem nieco teatralnym: proszę księdza biskupa, tutaj siostry przyszły po pieniądze na ochronkę. Ksiądz biskup Adam chyba nie usłyszał dokładnie wypowiedzi księdza kardynała, ponieważ rozpostarł ramiona i kroczył do mnie mówiąc: witam, drogi Rafale. Na co zirytowany ksiądz kardynał trzasnął pięścią w biurko i mówi: to nie jest żaden Rafał, to są siostry, przecież mówiłem. Stan wojenny się skończył, ja się ożeniłem z Anią, kierującą pracami arcybiskupiego komitetu charytatywnego. A ksiądz kardynał pytał mnie często: dzieci masz? Na początku małżeństwa nie było dzieci, więc odpowiadałem zgodnie z prawdą: nie, jeszcze nie, przecież ksiądz arcybiskup wie, że nie ma. Przyjdź do mnie, dam ci krople. Jakie krople? Pytałem. Litewskie pomagają w tych sprawach. A skąd jego ekscelencja wie, że pomagają? O, znam wielu dygnitarzy, którym pomogły. Kiedy zaprosiłem Dalaj Lamę do Wrocławia, to poszedłem zapytać księdza kardynała o to, czy wypada jedno ze spotkań z jego świętobliwością zorganizować w kościele. Usłyszałem bardzo piękną odpowiedź. Oczywiście, że tak. A gdzie w końcu ma się nawrócić, jak nie w kościele? Życzeniami i podziękowaniami, jak